STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Panie Stanisławie, Legia Warszawa to przeciwnik, z którym Górnik Zabrze najczęściej mierzył się w swojej historii w rozgrywkach ekstraklasy. Zapewne pamięta pan wiele meczy rozegranych przy ulicy Łazienkowskiej. Czy któryś z nich szczególnie utkwił panu w pamięci? Każdy mecz z Legią decydował o albo o mistrzostwie, albo o wicemistrzostwie, albo miejscu na pudle rozgrywek piłkarskich w kraju. Oczywiście tych spotkań bardzo wiele i na Łazienkowskiej, i tutaj na Roosevelta. Najbardziej utkwiły mi takie spotkania, które decydowały właśnie, jak powiedziałem na wstępie, o tym, czy Legia będzie mistrzem, czy Górnik będzie mistrzem. I właśnie przypomina sobie takie spotkanie, kiedy pojechaliśmy już w zasadzie na straconej pozycji, bo na 5 kolejek przed zakończeniem byliśmy dosyć daleko od Legii, gdzieś chyba na 5 punktów. I jadąc do Warszawy, musieliśmy wygrać to spotkanie, żeby zdobyć tytuł mistrza kraju. Była to dosyć trudna chwila, taki moment, bo kontuzję miał Włodek Lubański. No wiadomo, nasza gwiazda, zawodnik, którego najbardziej liczyliśmy, szczególnie w Legii, gdzie Włodek rozgrywał bardzo dobre spotkania. I no nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu, ale mieliśmy drugiego napastnika, też bardzo dobrego, to był Jasiu Wili, były zawodnik Szumierek, no wtedy aktualnie grający w naszym klubie. I to spotkanie wygraliśmy 2-0, obydwie bramki strzelił Jasiu Wili i chyba w kolejnej kolejce po wygranym spotkaniu tutaj w Zabrzu Górnik został mistrzem kraju. Także był to szczególny moment, moment od gonienia Legii, odrabiania dosyć dużych strat punktowych, a wtedy jeszcze nie było 3 punktów za zwycięstwo, tylko były 2 punkty i trzeba było do końca, tak, do końca nie przegraliśmy już żadnego spotkania i zostaliśmy mistrzem Polski. STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.